Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Builder Simulator. Kochani, z tej strony Shiro, naprawiłem buga z myszką. Może to się wam tak samo przyda jak i mi. Jeżeli macie problemy z myszką właśnie w tej grze, odłączcie, całkowicie odłączcie swoje pady. One mogą być wyłączone, ale po prostu je odłączcie. U mnie mam ogólnie dwa pady Genesisa, bezprzewodowe pady jakieś Genesisa. I problemem właśnie był ten pad. Ten pad po prostu był wpięty adapterem do slotu USB i był wyłączony, co jest najlepsze. Miał tylko przekaźnik podłączony. I już gra tutaj miała problem z normalnym graniem. Dobra, troszeczkę tu jeszcze zostało, widzę. Ale my sobie zróbmy dzisiaj normalny kontrakt. Kontrakt fundamenty. Działki w górach 7 na 7 metrów. Opis. Klient to mała firma sprzątająca, która chce postawić niewielki składzik na swoim terenie. Mieli już wszystko uzgodnione z innym przedsiębiorcą budowlanym. Jednak po podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki wykonawcy ulotnili się z pieniędzmi. Po tym wszystkim zleceniodawca zdrawił się do firm budowlanych i szuka jedynie kogoś, kto postawił tam fundamenty budynku. Jak twierdzą, resztą zajmą się sami. Dobra, bierzmy to. Największy prywatny dom posiada powierzchnię 37 tysięcy metrów kwadratowych. Mumbai, Indie. Działki w górach. Pierwsze zaprawy były wykonane z błota i gliny, jak wykazano w budynkach Jerycha z 10 tysiąclecia przed naszą erą. Obudź się, śpiący budowniczy, załatwiłem robotę. Jestem wspaniałym współpracownikiem, co? Jest mała i łatwa, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Firma sprzątająca chce zbudować nowy magazyn na swoim terenie. Podpisali umowę z inną firmą budowlaną, ale ta wzięła pieniądze i zniknęła. Czy możesz w to uwierzyć? Ludzie w dzisiejszych czasach są niewiarygodni. W każdym razie firma zamawiająca zdecydowała, że sama buduje magazyn, ale potrzebuje kogoś, kto wykopie fundamenty. Zarapałem więc naszą pomoc. Chodź, weź swoje narzędzia i przygotuj się na ciężką pracę. Musimy przywrócić im wiarę budowańców. Jezu, jak ty szybko gadasz. O Jezu, i tu normalnie już działa. Da się. Jezu, da się. Dobra, kopiemy. Mamy pierwsze zlecenie. Jaka ulga. Już nie muszę trzymać pada na kolanach. Pięknie, super. Super, super, super. Muszę dać deweloperom znać, że jest taki bug i jak go naprawić. Wiem już, jak to działa. Wy pewnie już też wiecie. Kupimy szalunki. Kupmy sobie z 50 na razie. I z 50 zbrojeń. Nie mamy za dużo tego, więc trzeba uważać. Nie mamy za dużo kasy. Oj, zabraknie nam. Ewidentnie nam zabraknie. Jeszcze z 50. I tu pewnie też z 50. Tyle samo, ile tego jest tych szalunków. No, i kochani, opowiadałem wam w pierwszym odcinku, ale jakoś wam nie mogłem dokończyć, bo ten gałgan tam gadał, gdzie on jest. Jest w ogóle ten gałgan. Jest jak coś ładnie. Naprawdę bardzo ładnie jest ta gra zrobiona. Jest chyba robiona na Unreal Engine, ale nie jestem pewny. W ogóle przejdźmy się i zobaczmy, co tu jest do zrobienia. Mieliśmy 10 tysięcy na przygotowanie szalunków. Ładnie. Da się tu wejść? Da się. Czy to jest kusza? Czy ja ją mogę wziąć? Dupa, nie mogę. Szkoda. Kusać nie możemy. Dobra. Samuraju, mamy do wykopania fundamenty. Czy mamy wykopane? W sumie mamy do zalania fundamenty. Więc idziemy zalewać. Czy w sumie idziemy teraz zbrojenia porobić. Widzę, że ta gra ma czasem problemy z optymalizacją. Nie wiem czemu. Beton i zaprawy można wytwarzać w betoniarce. Można to robić ręcznie lub w trybie automatycznym. Beton jest używany do budowy fundamentów. Jak to się stało? Nie wiem. Dlaczego mi tyle zostało tego? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. O. A już mamy zrobione, tak? Tylko wody potrzeba? Nie. Nie mamy zrobionego.
Da się tu? Da się tu. I da się też tak, dobra. Też to będzie lepsza możliwość. Ze trzy łopaty? A, ze trzy łopaty to będą. Najpierw sobie ogarniemy to. No. Sypiemy. Sypiemy cementa. I wiaderko z wodą. Gdzie jest wiaderko z wodą? Tu jest. Najpierw zalejmy, dopiero potem wyczymy betoniarkę. Nie ma co. Nie ma co szastać kansą. Puścimy tutaj. Ło. Trochę jak w Seven Days to Die, tak samo jest problem, znaczy był problem z jeżdżeniem na przykład na skuterku i tak samo takie delikatne lagi jakby były. Doprawa czy beton? Beton. Ale żem dowalił, przecież mi jest zaprawa potrzebna. Nie, beton jest mi potrzebny, nie bierzkielni, łopata. Ale baran. To, żeś się popisał, Shiro. To, żeś się popisał, naprawdę. I znów popatujemy. A rodzice mówili, ucz się, bo będziesz kopał doły. Kurde. Nie no, żartuję oczywiście, żeby nie było. Ja bardzo szanuję taką pracę. Zresztą mówiłem wam również, że sam robiłem swoje biuro, w którym właśnie teraz nagrywam w sumie. Więc mówię, mam bardzo wielki szacunek do ludzi, którzy to robią. Serio, mega. Nie zazdroszczę wam tego. No, tylko czy ja wylewam to dobrze? Czy ja wylewam to na podłogę? Zaraz zobaczymy. O, prawie. Dobra, więc fundamenty już będą wylane. Starczy jedna, proszę. Starczyła. Uhuu, no dobra już. O nie, dziura. Dziura. Pogotowie dziurowe. Wiem. Dobra, robota kolego. Firma sprzątająca jest bardzo zadowolona z efektu naszej pracy. Fundamenty są naprawdę solidne. Właśnie teraz przygotowują naszą słodką, tłustą wypłatę. To będą pierwsze wspólnie zarobione pieniądze, partnerze. Jesteśmy jak drużyna superbohaterów. Nie do zatrzymania i gotowi do następnej roboty. Świetnie. Menu. Tryb gry, kontrakty. Drzwi i okna. Rozmiar działki 16x16. Poziom folwark. Wymagania drzwi i okna. Opis. Klient to prywatna osoba, która zatrudniła poprzednią firmę do wybudowania domu. Budowlańcy wywiązali się z większości powierzonych im zadań, ale umowa wygasła praktycznie tuż przed wykończeniem budynku. Firma przeniosła się do kolejnego zleceniodawcy, a klient pozostał z niedokończonym domem bez drzwi i okien. Dlatego szuka kogoś, kto dokończy w pełni całą budowę. Zaczynamy. Szklane okna zaczęły być używane w setnym roku przez Rzymian, przepraszam. Katedra Notre Dame jest największym modelem... Nie wiem co. Halo, mamy kolejne zadanie do wykonania, przyjacielu. Tym razem naszym zleceniodawcą jest człowiek w potrzebie o imieniu John. Zatrudnił naszą firmę budowlaną, która już prawie wszystko skończyła. Jednak ich umowa wygasła, zanim wszystkie prace zostały wykonane, więc przenieśli się na następną budowę, pozostawiając dom do klienta nieukończony. To za pech, prawda? Ale teraz nadchodzi nasza część. Jan zapytał nas, czy moglibyśmy dokończyć budowę, wstawiając wszystkie drzwi i okna. Oczywiście zgodziłem się. Szybko, nie ma czasu zwracania, kolego. Do build mobilu. Nie bądź taki hop-siup. Dobra, potrzebujemy drzwi. Drwi. Na razie tylko jedne. O, i to działa, Boże, jak fajnie. Pyk. Czarne. Zatwierdzamy. No, teraz to można grać, serio.
Pyk, pyk. Kliniki. Pyk. Jest zrobione. Ile mniej byśmy się jebali w tutorialu? Drzwi osadzone. Tutaj raz, jedno okienko. O, jeszcze jedne drzwi. Nawet dwie pary drzwi? Tak, dwie pary drzwi. Dobra, kupmy sobie dwie pary drzwi. Tam idziemy jedno okno chyba. A może i nie? Tak, jedno okno jest. Tyk. Zatwierdź. Teraz zróbmy tutaj. Niech już stoi. Też czarne. I tu oczywiście też czarne. Pyk. I tutaj jeszcze okienka. Raz, dwa. Jeszcze jedno takie. Tylko ja nie wiem, czy te okna... A, działają. Dobra, czyli jeszcze... Raz, dwa. Trzy sztuki. Ogólnie trzy, czyli jeszcze dwie. Pykamy. Te czarne. Czarne. I tu ostatnie. Czarne. Szybkie te zadanka w sumie. Szybkie zadanka. Fajnie, podobają mi się. Nie są nużące. Już będzie trzeba parapety porobić. Skoro już tu jesteśmy, to zacznijmy kręcać wszystko jak leci. Dopiero potem robimy klinę. Potem zrobimy klinę. No i tak naprawdę, kochani, jeżeli chodzi o ten mój remont tej pracowni, to ja się z nim pierdzieliłem prawie rok. Co prawda robiłem to po pracy, czyli no... Nie oszukujmy się, tak 15-16 do godziny 22, no i rano wstawałem do pracy na godzinę 6. Więc troszeczkę mi się z tym zeszło. Szczególnie się, że pomieszczenie było w stanie surowym, dodatkowo było dużo wyburzania, dużo kucia. Takie podłogi i tak dalej, czy podłogi, część podłogi, bo ogólnie była zrobiona taka rampa, nie, kto to robił. No ale trzeba było to poprawić. No i wiecie, człowiek, który robił to pierwszy raz, bez żadnego doświadczenia. Tak naprawdę remont robiłem raz jedyny w swojej sypialni, ale to też, no to wyszło jak wyszło. Tu jest jeszcze. O. Pyk. I wyszło to jak wyszło. I teraz w tym roku muszę robić kolejny remont sypialni. Bo już widzę, że to co zrobiłem, no nie było aż na to dobrze zrobione. Opa. Serio musimy wyjść na zewnątrz. Linę tutaj. Tutaj, tu i tu. Mamy drzwi. Żeby to było takie proste, ojejku, ale to by było fajne, jakby to było takie proste w realnym życiu. Było za piękne. To by było za piękne. Tak, tutaj sobie cyknijmy klinę. Ile się z tymi klinami pieprzyłem na przykład, żeby drzwi w ogóle zamontować tej pracowni. Kurwa, komedia, po prostu komedia. Ja te drzwi prawie wypieprzyłem na ulicę, serio. Okazało się, że tą framugę, którą miałem do wstawienia, było jedną z najgorszych framug w ogóle, jakie mogłem kupić. Najgorsze do wstawiania. I po 20 razie, gdy się siłowałem z tą framugą, która mi się wyginała non-stop, w końcu się poddałem i zadzwoniłem po znajomego, który mi to dopiero zamontował. No bo ja już po prostu nie dałem rady. Przyznaję się, odpadłem. Aczkolwiek drugi raz już myślę, że udałoby mi się samemu zamontować te drzwi. Po raz kolejny udało nam się uratować człowieka w potrzebie. Jan jest zadowolony z efektu końcowego, więc zapłaci nam całą kwotę. Nie, nie zerwałem mu rabatu, aby zmusić go do zatrudnienia nas. Byłoby to nieuczciwe wobec naszej firmy. Tak czy inaczej, zakończyliśmy naszą drugą pracę, partnerze. Możemy być z tego dumni. Juhu! Kontynuuj. Przecież my już to zrobiliśmy. Halo. No właśnie. 16 na 16. Działki w górach. Wymagania drzwi i okna, ściany, działowe, dach. Klient stawiał dom razem ze swoim kuzynem.
Wspólnie udało im się wykonać fundamenty i ustawić zewnętrzne ściany. Niestety kuzyn się rozchorował i nie jest w stanie pomóc z wykończeniem domu. Dlatego klient postanowił zatrudnić firmę budowlaną, która zajmie się wnętrzem konstrukcji. Dzięki builderowi padło na bohatera, co? Nie rozumiem. Builder, prowadząc cię przez kontrakty, zabiera wszystkie twoje nagrody. Jak wybierzeć buildera? To jest pytanie. Ptaszka została wynaleziona prawdopodobnie w Chinach w czasach panowania dynastii Han. Ej, wstawaj! Nie ma odpoczynku dla ludzi pracujących. Załatwiłem nam robotę. Nasz klient jest początkującym budowlańcem, więc jest jak współpracownik w potrzebie, prawda? Od niego kuzyn budowali dom. Wszystko szło zgodnie z planem, dopóki jeden z członków rodziny nie zachorował. Teraz nasz klient nie może dokończyć budowy domu. Myślisz, co ja? Pomożemy mu. To świetna okazja, aby zyskać trochę rozgłosu i sławy oczywiście. Musimy tylko postawić ścianki działowe, wstawić okna, drzwi i dach. Wiem, że potrafisz to zrobić. Dawaj. Dobra, liczymy, ile potrzebujemy drzwi. Raz, dwa, no, trzy, tak jak myślałem. Okien, raz, dwa, trzy, cztery. Okidoki, drzwi i okna, raz, dwa, trzy, cztery. Stawiamy drzwi. Pyk, tym razem zróbmy sobie takie. Teraz tu. Ogólnie powiem wam, że z tym remontem kurwa były cyrki straszne. Na przykład ciągnąc kabel od internetu po budynku, po samym budynku. Polakowałem kable i tak dalej, umieściłem je ładnie w ścianach. Wszystko było pięknie umieszczone, tak jak powinno być. Po czym okazało się już przy położeniu podłogi i tak dalej, że gdzieś kabel pierdyknął. Jawarot, wszystko rozbieranie i sprawdzanie, gdzie dokładnie ten kabel mógł pierdyknąć. Ale na szczęście udało się kupić złączki, takie RJ-ki, jakoś ten kabel uciąć i go połączyć, ale mówię, no, była porażka. Jeszcze wiecie, jak człowiek się stara i próbuje cokolwiek zrobić, a jeszcze mu to nie wychodzi i widzi, że w sumie nie dość, że kasę traci, czas traci. Ogólnie jego robota, którą już wykonał, no idzie w cholerę. Naprawdę zdołujące strasznie. Strasznie dołujące. Bo na przykład parapet, jak montowałem, no mam takie małe okienko ogólnie z tyłu w pomieszczeniu, czy z tyłu, no w tym pomieszczeniu, w którym właśnie teraz nagrywam, w tym swoim biurze. Mam pomieszczenie, które jest tak jakby w tej chwili z moimi plecami. To jest takie małe okienko, max półtora, jakie półtora, metry na metr, może nawet mniejsze. Takie mini okienko, żeby cokolwiek światła padało. No i problem był taki, że chciałem zamontować parapet błyszczący, taki ładny, bialutki, bo ogólnie całe to pomieszczenie jest w czerni i bieli. Więc tak, ściany wszystkie mam czarne, sufit mam biały i białe kolumny porobione. I stwierdziłem, że właśnie zrobię sobie biały parapet, taki błyszczący, ładny. Ale okazało się, że ten parapet jest z takiej pseudo okleiny, coś takiego. No i podczas przecinania, podczas umieszczania, okazało się, że wnęka okienna jest tak źle zrobiona, tak krzywa, że musiałem to delikatnie wcisnąć. Cały ten parapet. No ja go próbowałem doszlifować delikatnie, no niby się udało, ale z lenistwa, nie powiem, że nie. Bo to było lenistwo. Chciałem sobie delikatnie ułatwić robotę i zacząłem ten parapet wciskać w tą wnękę. Jak się domyślacie, ukruszyłem kawałek parapetu i tak w sumie człowiek kurwa zobaczył, że ten parapet nie dość, że taki drogi, bo dosyć parapet gruby był. To jeszcze no to się poukruszało i tak dalej. No i co robić? Kurczę, jechać znów. W sumie to już była sobota, już taka dosyć godzina późna. I człowiek nie wiedział, kurwa, na jutro to zostawić czy nie. No i jakoś tak sobie pomyślałem, że wziąłem po prostu zwykłego silikonu sanitarnego i to uszczerbienie jakoś delikatnie pozakrywałem. No i niby nie widać teraz żadnej różnicy. No to jest w takim miejscu, że w teorii no nie widać.
Ale w podświadomości człowiek wie, że to spierdzieli i to mocno. I to mocno. Dobra, to jest skończone. Teraz parapet z tej strony. Pyk. Nie wiem po co komu parapet w takich oknach, ale okej. Może mnie uświadomicie. Ja nigdy nie widziałem takich parapetów. No takie parapety spoko widziałem. Takie nawet mam. Dobra. Ściana działowa buduje się w następującej kolejności. Profile do sufitów i do podłogi. Płyty gipsowo-kartonowe. Wełna mineralna jeszcze z płyty. Git, git. Dobra. Profile. Profile, profile, profile. Dychy na razie kupimy. Zobaczymy ile potrzeba. Raz, dwa. Tu będą bloczki. Ojej, ojejej. Ojejej. Nic nie potrzebnie kupować, masz tyle. Jeszcze będą boczne. Tak, będą boczne. Raz, dwa, trzy, cztery. O, cztery za dużo, no dobra. Płyta gipsowo-kartonowa. Dwie wełny. Płyt będzie jeszcze potrzeba trochę. Jak my teraz przejdziemy? Albo na przykład zrobiłem sobie kominek na ścianie. To też jest śmieszna historia. Zrobiłem sobie kominek na ścianie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że zapomniałem wyciąć miejsca na ten kominek. No i człowiek się dopiero ogarnął na samym końcu. A potem i tak to źle zrobiłem w sumie, bo w teorii użyłem złych profili do tego wszystkiego. I teraz na przykład ogólnie jak rozpaliłem pierwszy raz kominek, to... Czekajcie chwilę, mam telefon, muszę być cichutko, żeby nie zadzwonił przypadkowo. Sekundkę, przepraszam za ten odcinku, ale no tak wyszło. Sądziłem, że ktokolwiek będzie do mnie dzwonił o tej porze. No zaraz byście słyszeli to wszystko, okej, już. Na czym ja skończyłem? Skończyłem na tym, że jak rozpaliłem pierwszy raz kominek, to po prostu miejsce łączenia się delikatnie odznaczyło i na przykład jak teraz jest ciepło i ten kominek się pali. Jezu, jakie bugi. Jak kominek się pali, to nie ma żadnego problemu. To takie rozłączenie, ogólnie ta przerwa, pęknięcie jest niewidoczne. Ale nie daj Boże, niech się zrobi chłodniej, to normalnie widać taką większą rysę. Znaczy większą, to jest na czarnym tle teoretycznie, więc nie widać, ale w podświadomości jest właśnie ta myśl, że się to spieprzyło. Dobra, zaprawa, ale nie mamy jeszcze zrobionej zaprawy. Zaprawa. Potrzebujemy piasku. Wylewki nie robimy. No. Dobra. Cement i woda. Cement już. No i woda. Dużo wody. Pytanie, a tu jest betoniarka. Twój betoniarka, taczka. To się przyda. Tyk. Włączamy. No i tak jak właśnie mówię, jest ta podświadomość, że się coś spieprzyło i zrobiło nie tak jak trzeba. Znaczy w teorii mi to jest niepotrzebne, więc... Znaczy nie przejmuję się tym w sumie, bo... O, już 100%, to wtedy zmarnowaliśmy to. Nie widać tego, trzeba się naprawdę bardzo mocno przyjrzeć. Ale mówię, no jest ta podświadomość, że coś zrobiłem źle. Póki się nie da otworzyć, naprawdę. Jak sobie robicie? Kielnia. Dobra.
I potrzebujemy teraz bloczków betonowych. Kupimy sobie 20 sztuk. Pyk. Pyk. Kielnia. I pyk. Jazda z tym. Ostatni bloczek mi został. Oj. A? No i tak musimy sobie jeszcze tych bloczków kupować za 20. I były te podesty jeszcze. O, tak się przekręca. Dobra, widzę. Jak na niego wejść? A, nie trzeba wchodzić. Po prostu można skoczyć. Pyk. Jeszcze zaprawa. I niestety nam tych bloczków zabraknie. Ops. Nie to. To. Zdyszkę kupimy jeszcze. Do ustawienia konta nachylenia dachu potrzebny jest plan. Dopiero wtedy można wstawić belki dachowe i dachówki. Jak zrobić plan? Bo ja nie mam planu. Może zresetować pozycję pod klawiszem Escape. Reset pozycji. Dobra. Czyli tak, potrzebujemy na pewno rusztowania. Potrzebujemy rusztowania. Zdawmy je. Spinamy się. Jesteśmy na dachu. Jak zrobić dach? Jak zrobić dach? Belki drewniane, schemat dachu kopertowego. I to by wyglądało na ten sposób. A, możemy go dostosować jeszcze nawet. Możemy zrobić bardziej stromy, bo bardziej taki delikatny. Myślę, że będzie taki dobry. Teraz tak, potrzebujemy belek, tak? Belki drewniane. Kupimy 10 na razie, bo nie wiem jak to działa dokładnie. O matko, ten dach to będzie draka. Możemy tylko tą belkę postawić? A, możemy. Jaki pełen realizm. Nie żartuję. Kupmy ich 100 sztuk. Bo już nie mamy kasy. O nie, jesteśmy zgubieni. Przecież bym wydał całe hajsiwo, które mieliśmy. Nie zarobimy nic na tym. Ale będziemy mieć belki. Będziemy mieć belki. Umieściłem wszystko. Widzę, że takie zwykłe sklejki w sumie. Zwykłe sklejki. Trochę za dużo tego kupiliśmy, ewidentnie. Trochę za dużo. Ups. Dobra. No troszkę za dużo. Dobra, jest tu już git. Teraz już być git powinno. Prawda czy nieprawda? Czemu tu? A, bo tu nie... Uuu, coś widziałem. Myśl. O czymś zapomniałem? Czy mi się wydaje? Tak, o czymś zapomniałeś, Shira. A, jaki dach szybki. A, bo to już dachówki. Da się sprzedać. Wszystko. Wszystko. I wszystko. Dach. Dachówki. Wiem 100? Chyba tak. Ale dachówki lecą. O! Dach świetny. Poklikamy, poklikamy. No realizmu tutaj żadnego nie ma.
Takie Simsy w 3D. Znaczy Simsy są ogólnie w 3D, ale dobra. Gdzie obrynowanie, gdzie realizy i tak dalej. Ja nie wiem. Ta gra nie ma realizmu. Jest za bardzo uproszczona moim zdaniem. Wiem, mi się w to gra, nie powiem, ale... Ale czuję delikatnie niedosyt tutaj. Możliwe, że dopiero pierwsze takie elementy tutaj będą właśnie ułatwione, może potem będzie bardziej to cięższe. Miejmy nadzieję. Wszystko? Wszystko. Obrynowania nie ma. Już nic nie trzeba? Nic nie trzeba, ej. No dobra, no to chyba skończyliśmy. Czy nie? Coś jeszcze tu jest? Kup projekt dachu, wybierz go z kubków, kup belki dachowe, kup dachówki, wstaw je w podświetlone miejsce. Zrobiłem to. I tak mi się wydaje, że to zrobiłem. Czyżby bug? Czyżby to był bug? Dziurawy dach, świetnie. Ja się pod tym nie podpisuję. Ja tego nie robiłem. Ja naprawdę nie widzę, żeby coś było tutaj spieprzone. Co tu jest nie tak? No jaja sobie robicie? Naprawdę? Co ja mam kurwa szukać takich miejsc? No już troszeczkę... Niepoważne moim zdaniem. Dobra robota kolego, klientowi podoba się wygląd domu. Prowadziłbym do niego kilka uprawek, ale wiesz, nasz klient, nasz pan. A nasz pan wygląda na zadowolonego, co oznacza, że możemy go zostawić. Jest jeszcze mnóstwo ludzi, którzy czekają na naszą pomoc. Congratulations. Dobra moi drodzy, ale to na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. A my sobie zagramy następny kontrakt już w następnym odcinku, gdzie jest ściana. Rozmiar działki 16x16 i stanskie wyżyny. Trzymajcie się, hej hej!